To jest kolejny daily vlog z motoryzacyjnej serii Royal Trip High Five i w dzisiejszym filmie BMW M3 Competition, jedyne takie w Polsce. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five i wychodzi... Dzień dobry! Dzień dobry! I wychodzi Piotrek. Tak się widzimy, Robercie. Cześć, miło ci. Cześć, również miło. Przyjechałem, złapaliśmy się. Oto przed tobą BMW M3. Merry Christmas! No piękny jest, piękną masz bestię. Jedyne w Polsce w takim kolorze, nie? Tak, właśnie. A skąd taki synek ma pieniążki na taki samochód? Co to w ogóle się dzieje? To ciekawa historia. Czym się zajmujesz? Jestem menadżerem zespołu wyścigowego. Nazywa się Astronaut Racing. Stwierdziliśmy, że musimy kupić coś, żeby trochę wyjść do ludzi i trochę pokazać motoryzację na ulicy. No więc kupiliśmy najbardziej odjechany samochód, jaki się dało. Z napędem na tył, 450 koni, Competition. W najbardziej odjechanym kolorze, który jakim się dało. Właśnie, bo powiedziałeś, że to jest jedyny kolor w Polsce, dobrze pamiętam? Zajrzyjmy sobie do środka. Jasne skóry, takie jak u detailera. Dokładnie tak. Taki sam kolor skór. O, że nie są fotele Competition, no właśnie. Ale bardzo takie kubełkowe są, tak, naprawdę. One są o wiele ścisłe. Bardziej trzymają w zakrętach. Tu bardzo ściskają. Słuchaj, wyłączę na chwilę. Porozmawiajmy sobie jeszcze. Nie, no nie wyjdę z tego. Ojku. Porozmawiajmy sobie o samym aucie wizualnie na razie. Pierwsze co widzisz, to tak naprawdę staniesz z przodu, to jest cały pakiet karbonowy z zewnątrz. Mamy tutaj splitter karbonowy, boczki karbonowe, nerki, które są czarne, są z pakietu Competition akurat. Nawet maska jest karbonowa. Właśnie, maska jest w ogóle od specjalnej wersji M4 CS. To jest, można powiedzieć, wersja najbardziej hardkorowa, nie licząc M4 GTS. Ona jest cała karbonowa. Cały karbon. I zobaczcie, jeszcze w międzyczasie wam pokażę, jakie wybrzuszenie tutaj jest, taki garb. I dzień dobry. No. Full karbon, totalnie. Korek od zbiorniczka oleju. O, trochę się tak obciera o tą maskę, nie? Nie, serio. Ale. Mega słabo. Powiedzmy, że nie widzieliśmy tego, nie? Jakby to tak może miało być. Pan Hans, może ty tam źle policzył, nieważne. No właśnie, co ciekawe też, tego karbonu nie można trzaskać jak zwykłą machę, tylko robić tak jak Piotrek zrobił. Z tego miejsca, bo on po prostu może pęknąć. Może skończyć się na to, żebyś miał tu pęknięcie, jakieś takie brzydkie wyglądające. Także lepiej jest go położyć, docisnąć i wtedy jest wszystko super. Mamy karbonowe boczki, jakby te takie wokół. To też wydaje mi się, że trochę Peak dokłada do wyglądu tego auta. A no kolejna rzecz to jest obniżenie. Obniżenie 25 mm. Które powoduje tak 80-70% niesprawność na polskich drogach. Powiem ci, że tak szczerze brakuje mi takiego auta, że możesz jechać i nie myśleć o tym, że jedziesz, nie? Tutaj... Proszę bardzo, stoję obok. No właśnie, brakuje mi takiego. Wszyscy się śmieli z moich felg na przykład, nie, ale ja wszędzie sobie na tych oponach, na tych felgach pojadę i jest taki komfort, że masakra. No i dach oczywiście karbonowy, ale to wychodzi w każdej M3. Dalej z tyłu masz oczywiście spoiler karbonową, też oczywiście nie wychodzi. No, lotka, kurde, tu już... Już jest lód, już jest lód. Zrony. Widzicie, żeby zobrazować wam, jak dzisiaj zimno, bo mamy minus 3, minus 4. Piotrka trochę zostawiłem, ale szybko wam pokażę. Jest tak zimno. Jest tak zimno dzisiaj. No i ostatnia rzecz z całego tego zestawu, no to jest karbonowy dyfuzor razem z karbonowymi nakładkami na wydech. Takie zwieńczenie całego tego auta z tyłu, myślę. Pięknie. Pięknie brzmi, pięknie wygląda. O kurde. Brzmi dobrze, brzmi naprawdę dobrze. Competition. Ale to jest stokowy wydech, fabryczny. Stokowy wydech, no. Fajnie. Zastanawiałem się nad tym, żeby go zmienić jeszcze. Jeszcze to nie jest ten moment, kiedy jeszcze nie budzę wszystkich sąsiadów na ulicy. Więc tak sobie stwierdziłem, że 2-3 tygodnie i będziemy robić taki, żeby budzić wszystkich w przeciągu 5 km obok mojego bloku. Pokazałeś wydech tutaj w tym miejscu, ale jesteśmy na galerii handlowej, na dachu. Wjedźmy sobie piętro niżej. Say no more. Tak fajnie. Co tak hałasuje? Jest głośno! Jest naprawdę głośno! Dobra! Ustawiliśmy się w kolejce, no i czekamy na zmianę opon. A wiecie, co to oznacza?
Ten zapach. Ten zapach, patrzcie co się dzieje. Dzień dobry, Jezu, kto tu siedział? Rozwalony fotel, ja pierdolę. Kto tu siedział? Jakiś kurde, bardzo blisko fotelu kierowcy. Wiesz, ja M-ką nie jeździłem. No, trochę nie jeździłem. M-trójką z 2 lata nie jeździłem. Okej. Okay. Masakra. I powiem ci, że wysiadam z tego auta i mi plecy w ogóle nie bolały, nie? Ty, zapomniałem jedną rzecz, zatrzymaj się. Co? Jedna ważna sprawa w tym wszystkim. Co? Co ty robisz? Ale no... Co masz? Nawet sam nie patrzy. Powiedziałeś, że z kimś przyjechał do tego. Ty jesteś świr! Zapomniałem, sorry. Cześć, Robert jestem. Tak, właśnie. Cześć. Alicja, Robert. A to jest, nie wiem, czy się znacie? To... Nie rozmawiamy. Sorry, jakby nie chciałem. Kim jesteście? Co tu się dzieje? Nie pytaj, jakby ona stała przy... Stała sobie, ja powiedziałem, chcesz przyjechać do Buczona Odrzego? No powiedziała tak, mówię, dobra, to wsiadaj. A że mam białe skórę, ona jest na czarno ubrana, no to nie chciałem, żeby mi poprosiła, więc co wsadziłem do bagażnika. Rozumiesz? Nie! I zapnij się tylko, proszę, z tyłu. No, bo bez trakcji jedziemy. Znaczy ona jest na MDM? A, bez trakcji w ogóle? O k***a, aż tak lecisz? Ja bym ci na pierwszy rzut oka wrzuciłem DM taką, wiesz co? No, ty miałeś wyłączoną. To czekaj. Teraz dobra. Masz tą. Zepsuł mi zabawę. Teraz mam DM. Nie, wiesz co? 20. Gdzieś tam z tymi samochodami cały czas byłem blisko i jestem po prostu... Okej. Ja w ogóle bardzo lubię samochody, które próbują mnie zabić. I przez to M3 było dla mnie świetnym wyborem, bo M3 w momencie, kiedy pierwszy raz pojechałem sobie na jazdę, próbowałem i przejechałem się tym samochodem, przy około 120 na godzinę, jak zrzuciłem sobie na trzeci bieg, dałem mu gaz podłogę, to z prawego pasa znalazłem się na lewym bokiem. No zajebista sprawa, stary, nie? Świetna rzecz! I dlatego pierwszy raz się w tym momencie tak naprawdę zakochałem, mówię, w momencie, kiedy postawiło mnie bokiem na trzech pasach, to był moment, kiedy stwierdziłem, że chcę mieć M3. Wszyscy by zrezygnowali, a ty, no, zakochałem się. A ja stwierdziłem, że to jest auto dla mnie, stary. Ślepa miłość, stwierdziłem, że zakochałem się w tym momencie, że chcę, żeby było moje. Pięknie wygląda. Niesamowite. Takie ujęcia lubię najbardziej. Z reguły pokazuję je wam z muzyką, ale... Co się dzieje? Haha, zarąbiście. Ten samochód to taka bestia. On przez ten splitter karbonowy i takie zaciemnienie tego dołu, widzicie na spodzie, wydaje się, że on jest na mega, mega soczystej glebie. Tam będzie z 10 cm do asfaltu, ale i tak jest konkret. Pięknie, no samochód 10/10, wygląd jest zjawiskowy i ten kolor. A wy jak tam? A? O, panie! Jest dobrze, przyspiesza fajnie. Co tu się dzieje? Czy to jest to, co myślę? Nie! Jakie to jest szerokie z tyłu. Kurczę, to obniżenie dodaje temu autu takiej męskości jeszcze większej. No bo zobaczcie, z tej perspektywy widzicie? Teraz to wyszło! Zobacz! Teraz są nagrzane, ale powiem ci szczerze, że tu już nie ma nic. Tu już nie ma nic. Co ty? Pięknie. O, już opona chyba poszła. Kurczę, dajcie znać, czy chcielibyście Ubera. Ja bym bardzo chętnie zrobił. Piotrek jest naprawdę zainteresowany tym. Jeżeli będzie wystarczająca liczba zainteresowanych, no to robimy od nowego roku Ubera w M3 Competition. BMW! Będziesz miał wydatki! A, się wymyśliło, ale świetnie stanowi, no kurde no. No, mam tutaj pewną rzecz, którą muszę się z tobą podzielić. To jest co ty mówisz? To jest kalendarz adwentowy i musisz trójkę znaleźć. Trójkę, panie, wybierz trójkę! Tu mam. O, jest. I musisz zjeść. No niesamowite. Gdybym 3 lata temu przyszedł do salonu i chciał kupić dokładnie ten sam... W tym kolorze, w tym kolorze, konfiguracji. Tak. To ile bym musiał zapłacić? Wiesz co, myślę, że... No tak, z 500 000. No bo samo auto, mimo tego, że jest doposażone po dach,
to jeszcze ma kolor pod tytułem BMW Indywidual, gdzie przychodzisz do BMW, mówisz, ten poproszę i wystawiam ci fakturę za 80 tysięcy na kolor. Porównując do poprzedniego auta z wczoraj, czyli Porsche GT3 911. Tu się czuję mniej bezpiecznie niż w GT3, tak. Mimo że ja na lodzie jeździłem, na torze, na lodzie, GT3, to ten samochód jest bardziej agresywny, ale nie wiem, czy to przez to, że opony mamy takie... Średnie, M3. Grudzień, letnie opony, super. Wymyśliliśmy razem z Piotrkiem, teraz, na spontanie, bardzo ciekawą rzecz, która na pewno wam się spodoba. Konkurs, gdzie możecie wygrać przejażdżkę tym samochodem. Dokładnie. Piotrek już się zobowiązał. Na czym polegają zasady konkursu? Udostępniamy twój film. Udostępniamy ten film, który teraz oglądasz. Dokładnie. Na Facebooku, waszym prywatnym, czy publicznym, ale musi być oznaczony jako publiczny, żeby każdy mógł zobaczyć. I screena, albo link do tego postu waszego dajecie... Na Astronauts Racing. Dokładnie tak, na Instagram, wrzucacie na Instagram Astronauts Racing. Konkurs trwa tydzień, wygrany dostaje przejażdżkę. I dojedziemy do was w każdym miejscu w Polsce, dostaniecie od nas jako od wyścigowego zespołu zestaw gadżetów. Przy okazji przejedziecie się M3. A oprócz tego, jeżeli odpowiednio zmotywujecie Piotrka, to zrobimy Ubera. Bo Piotrek już powiedział, że wstępnie możemy coś pomyśleć. No coś tam możemy usiąść, możemy ponegocjować, pogadać, coś tego. Odpowiednio wymyślić. Musicie przekonać. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć Uber w tym BMW M3. I reakcje. Jezu, ludzie zawału dostaną. Ja już się domyślałem, jakie będą reakcje. Tylko opony ci muszę przygotować do spalenia znowu. No to po nowym roku. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Tak. Piotrek, bardzo ci dziękuję za przygodę. Ja również dziękuję za zaproszenie. Fajna, naprawdę super energia. Myślę, że naprawdę niesamowity dzień spędziliśmy dzisiaj. I oby do następnego w takim razie. Cieszę się, że mogłeś uczestniczyć w moim tripie, Royal Trip High Five, w serii Daily Vlogów. Z wami widzę się już jutro. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Ale ważne. Tu macie nasze Instagramy jeszcze, zapraszamy. No a może w takim razie następny odcinek już na torze nagramy, jak Hyundai jeździmy. Albo tak, albo Uber. Jeden z tych dwóch ale filmów. Ale to możemy dwa na raz. Ja cię... Tak? Dobra. Dobra. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Pa, pa! Cześć.